Na tym filmie pokażę, jak można rozliczyć koszty budowy środka trwałego, kiedy to wszystko zajmuje czas. Czyli nie jest to operacja jedna bardzo krótka, w której tylko musimy ustalić, jaka jest wartość i przenieść od razu na środki trwałe. Musimy wykonać szereg dodatkowych operacji, które określą dopiero, jakie są składowe tej kwoty, która ostatecznie będzie mówiła o wartości środka trwałego, który będzie już w trakcie użytkowania. Cała rozpiska jest tutaj wykonana. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, skąd się wzięły konkretne kwoty, zapraszam do oglądania. Zanim jeszcze przejdę do właściwego rozwiązywania tego zadania, powiem kilka wskazówek na temat sposobu księgowania dla tych, którzy jeszcze tego może dobrze nie opanowali. Pamiętamy o tym, że takie konta jak aktywne, czyli na przykład rachunek bankowy, czy środki trwałe, czy środki trwałe w budowie, czyli konta, które reprezentują składowe aktyw, czyli tych elementów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, mają po lewej stronie stronę zwiększającą, czyli tak zwaną winien, która mówi o tym, że jeżeli coś będzie dopisane po lewej stronie, to dana saldo, stan tego konta aktywnego urasta. Po prawej stronie mamy na tych kontach aktywnych zapisywane kwoty zmniejszające stan danego konta aktywnego. Także tutaj byśmy mogli zapisywać, co zmniejsza środki trwałe, tutaj co zmniejsza środki trwałe, tu były w budowie, tu zwykłe, a tutaj to, co nam wypływa na przykład z rachunku bankowego. Dodatkowo wykorzystam takie konto, które się nazywa kredyty bankowe, czy też po prostu zadłużenia długoterminowe, zależy jak to określi. Ale jest to konto typowo pasywne, które odwrotnie do aktyw, po prawej stronie ma kwoty zapisywane zwiększające stan tego konta pasywnego, a po lewej ma zapisy, które zmniejszają stan tego konta pasywnego. I dodatkowo wykorzystane zostaną przeze mnie konta rozliczeniowe, tak jak tu są wszystko opisane, konto rozrachunki tu z urzędem celnym, tu z urzędem skarbowym, generalnie z tytułu VAT, dokładnie, a tu jeszcze nieokreślone rozrachunki inne niż tutaj wymienione. Będzie też pozycja kosztów finansowych, czyli takich kosztów związanych z udzielonymi kredytami i zobowiązaniami, od których naliczone są jakieś odsetki, więc zapraszam do właściwego oglądania tego filmu. Będę czytała konkretne operacje i tłumaczyła, dlaczego taka kwota jest tak, a nie inaczej rozpisana. Pamiętajmy o tym, że jest to oczywiście przykład księgowania operacji gospodarczych, tutaj 12, czyli obowiązują typowe, klasyczne zasady księgowania operacji gospodarczych. To znaczy, że zawsze działamy na co najmniej dwóch kontach, przy dwóch przeciwnych stronach i czasem będą takie operacje, które wymagają dwóch kont wyłącznie, jak na przykład spłata, co byśmy tutaj powiedzieli, na przykład naliczenie jakichś kosztów finansowych, a właśnie tutaj na przykład środki trwałe przenieść na z budowy na typowo do działalności, ale też będą operacje, w których będziemy mieli aż trzy konta jednocześnie wykorzystywane w tym prowadzeniu działalności, więc najlepiej jest po prostu obejrzeć szczegóły. Jeśli chcecie, wystarczy, może Wam zrobić print screen tego, co widzicie i można dojść samodzielnie, więc kto chce, kto ma czas, niech ogląda. Zaczynamy od tego, że pierwszą operacją jest zaciągnięcie kredytu na zakup środka trwałego i jego przystosowanie do działania w zakładzie. Czyli teraz wiemy, że na rachunek bankowy spływa nam kwota 60 tysięcy złotych, a więc rachunek bankowy rośnie o dodatkowe 60 tysięcy złotych i jednocześnie na koncie pasywnym po prawej stronie dopisujemy dokładnie tą samą kwotę 60 tysięcy złotych z numerem pierwszym i to będzie informacja, że kredyty nam rosną o 60 tysięcy złotych. Takie będziemy mieć dodatkowe zadłużenie. Jeżeli dostarczono w operacji drugiej urządzenie, które ma służyć do prowadzenia robót w ramach budowy środka trwałego na kwotę 30 tysięcy złotych z doliczonym 23% VAT-em od tej kwoty, wychodzi nam 26 900
I ta kwota jak najbardziej będzie do rozliczenia, bo stanowi ona koszt budowy środka trwałego i po lewej stronie będziemy dopisywać te kwoty, a po prawej stronie je wykreślać, ale nie w taki klasyczny sposób, tylko przenosić je w sposób księgowy na jako gotowe środki trwałe na konto środki trwałe już typowo do użytkowania. I teraz, jeżeli ta kwota dostarczenia maszyny wynosiła netto 30 tysięcy, to na koncie środki trwałe tylko netto mamy kwoty. Musimy komuś zapłacić kwotę z uwzględnieniem tego podatku VAT 23%, a pozostałą kwotę różnicy, czyli 6900, po co brakuje nam w pierwszym momencie po lewej stronie tych księgowań. Traktujemy, że to będzie podatek VAT, który będziemy w dalszym toku prowadzenia działalności rozliczać z Urzędem Skarbowym. Także dopisujemy tutaj od faktur, które otrzymujemy po lewej stronie, od faktur, które wystawiamy po prawej stronie tego konta rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Operacja trzecia. Otrzymano fakturę za roboty budowlane na 10 tysięcy złotych netto i 23% VAT daje 2300, czyli na koncie środki trwałe w budowie dochodzi nam kwota 10 tysięcy złotych. Takie pieniądze, o tyle porosną nam zobowiązania na koncie pozostałe rozrachunki. Można to oczywiście tam odpowiednio księgować, na przykład na koncie rozrachunki z odbiorcami, dostawcami, ale tu chyba najbezpieczniej jest brać po prostu pozostałe rozrachunki. I teraz ta kwota tu jest 10 tysięcy po lewej stronie, po prawej stronie mam 12 300, czyli dla wyrównania po lewej stronie innego konta, tutaj z tytułu VAT, musimy dopisać podatek VAT, który będzie musiał być, tak jak w poprzednim razie, rozliczony z Urzędem Skarbowym przy prowadzeniu działalności. W czwórce otrzymano fakturę za transport urządzenia technicznego. Oczywiście do prowadzenia tutaj tej budowy środka trwałego i to jest w kwocie 500 zł netto i 115 zł podatku VAT, czyli 615 zł będzie w tym momencie warta faktura, która będzie wystawiona przez firmę, która nam dostarcza ten transport tego urządzenia technicznego i 500 zł będzie zwiększało nam wartość poniesionych kosztów na rzecz środka trwałego w budowie. Na koncie pozostałe rozrachunki rośnie nam zobowiązanie na 615 zł, ale 115 zł traktujemy po lewej stronie dla równowagi, bo 500 i 115 musi nam dać te 615. Traktujemy jako wzrost należności z tytułu VAT, czyli rozliczenia znowu z Urzędem Skarbowym mają miejsce. W piątce spłacono pierwszą ratę kredytu na 15 tysięcy złotych i dodatkowo odsetki wyniosły od tego kredytu bankowego przykładowe 200 zł, czyli z rachunku bankowego wypływa nam kwota 15 200 i my w tym momencie, jeżeli to jeszcze jest w trakcie budowy, to jest bardzo ważne, oczywiście zmniejszamy nasze zadłużenie, czyli kredyt bankowy z 60 tysięcy zmniejszany jest kwotą po lewej stronie na 15 tysięcy złotych, ale te odsetki 200 zł stanowią zwiększenie wartości środka trwałego w budowie. Inaczej to jest dodatkowa pozycja w kosztach, które musieliśmy ponieść w ramach budowy tego środka trwałego, bo kredyt bankowy nie jest bezpośrednio kosztem prowadzenia tej budowy, tylko takim elementem, instrumentem, skąd my mamy mieć pieniądze na konkretne usługi czy też składowe tego środka trwałego. To była operacja piąta. W szóstce mamy oddano do użytkowania urządzenie techniczne, czyli uwaga, to, co przed chwilą ciągle kumulowaliśmy koszty, część z nich jest rozliczona. Czyli wystawiono dokument otwarcia, czyli przyjęcie środka trwałego dla urządzenia i urządzenie wyceniono na 30 600. Oznacza to tyle, że jeżeli tutaj były ponoszone koszty, to tutaj jest ich rozliczenie, przeniesienie. Czyli kwota po prawej stronie na koncie środki trwałe na 30 600 staje przeniesiona już na typowe konto środki trwałe,
i możemy przyjąć, że fizycznie mamy gdzieś tam jakąś maszynę o wartości 30 600 i nie stanowi ona już środka, który tylko generuje koszty, tylko że już może służyć nam do prowadzenia działalności. Operacja siódma. Już po odbiorze urządzenia technicznego, to jest bardzo ważne, już po odbiorze spłacono następną ratę kredytu, też wynoszącą 15 tysięcy złotych i odsetki na 200 zł. Czyli operacja siódma jest tutaj zanotowana jako zmniejszenie rachunku bankowego, bo o tyle pieniędzy nam wypływa z konta i jednocześnie zmniejsza nam się zadłużenie w postaci tego kredytu, który był zaciągnięty na kwotę 60 tysięcy złotych i urosła nam wysokość, pierwszy raz się pojawiła pozycja kosztów finansowych na 200 zł, ponieważ 200 zł już nie może być uznane za koszt związany z budową środka trwałego, bo tu było już powiedziane, że to jest po odbiorze tego środka technicznego. A więc to nie może być związane z budową, tylko po prostu z prowadzeniem działalności, ponieważ zostało nam jakieś zadłużenie i musimy się z tym liczyć. Jeżeli w ósemce zakupiono u kontrahenta zagraniczną maszynę o wartości 6000 euro i wiemy, że mamy ustalone to zobowiązanie na kwotę 6000 euro, ale po przeliczeniu 4,3. Tak my zaksięgowaliśmy, że niby na dany moment ta faktura dla nas będzie warta netto 25 800, to my w tym miejscu na taką kwotę zapisujemy sobie wzrost zobowiązań, a jednocześnie możemy powiedzieć, że ta kwota stanowi jeszcze środek trwały w budowie, wartość środka trwałego, ponieważ maszyna będzie wymagała jeszcze montażu, czyli nie można jej księgować od razu jako środek trwały, bo nie może być jeszcze wykorzystywana w działalności. Dlatego to środek trwały w budowie. W dziewiątce zaksięgowano podatek VAT od takiej maszyny. Ta kwota 25 800 wzięła się z tego przeliczenia, że 6000 euro zostało przemnożone razy 4,3, czyli kurs euro, czyli ile kosztuje 1 euro, ile w złotówkach musimy zapłacić za 1 euro. Wychodzi na to właśnie 25 800. I teraz, jeżeli zaksięgowano ten podatek VAT od zakupionej maszyny, my ją wycenialiśmy w momencie wprowadzenia tego zobowiązania na 25 800 zł i od tego naliczona została kwota 23%, czyli 5934 zł stąd się wzięły. I jeżeli księgujemy naliczony VAT, to oznacza, że do konta rozrachunki z tytułu VAT doliczamy pozycję jak z normalnej faktury krajowej, czyli tutaj po prostu jest faktura zakupowa, ale po prawej stronie ta sama kwota musi się pojawić, ale tą kwotę wprowadzimy jako rozrachunki z urzędem celnym, ponieważ jest to kwota, która wynika z naliczenia VAT-u od faktury zagranicznej, także tutaj wchodzą jakieś rozliczenia międzynarodowe, bym tak krótko powiedziała. Dziesiątka. Wykonano prace montażowe przy maszynie i mamy fakturę na 2000 zł netto, podatek 460 zł, czyli razem brutto ktoś nam wystawił fakturę na 2460 zł i księgujemy to jako dodatkową fakturę, którą musimy zapłacić. I ta kwota wynika z tego, że te 2000 uznajemy za dodatkowy koszt związany z budową środka trwałego, bo dotyczyła ta operacja wykonania prac montażowych do wprowadzenia na środki trwałe. I ta kwota, jak kolejna faktura, która do nas spłynęła do zapłaty, rozliczamy VAT
na koncie rozrachunki z tytułu VAT, jako ta różnica między kwotą brutto a netto, to będzie nasz podatek, tak jak tu widać. I jeżeli uregulowano zobowiązanie wobec dostawcy zagranicznego i zapłacono niestety po wyższym kursie niż było to planowane, bo planowaliśmy po 4,30, a jest jednak po 4,40 zł za euro, to oznacza, że faktycznie musieliśmy kupić walutę za 26 400, z czego początkowo planowaliśmy kupić maszynę po 25 800, jednak dokonaliśmy wypłaty na 26 400 z rachunku bankowego, czyli powstała dodatkowa opłata 600 zł wynikająca z różnicy kursu, co oznacza, że ten dodatkowe 600 zł, które musimy zapłacić, uznamy za dodatkowe koszty tutaj wprowadzenia tego środka trwałego, dlatego z konta wypływa nam ta operacja 11, ona w sumie powinna być tutaj zapisana, ale to technicznie nie ma większego znaczenia. I jeżeli wypływa nam po prawej stronie z konta rachunek bankowy, bo to oznacza zapłatę, uznajemy, że zmniejsza nam się zobowiązanie, które było na tą kwotę 25 800, czyli tyle, ile planowaliśmy, takie zobowiązanie odchodzi, ale brakującą kwotę 600 zł po lewej stronie uznajemy za dodatkowy koszt związany z budową środka trwałego. Jest to rzecz dodatkowa i jeżeli oddano do użytkowania maszynę, to tutaj oczywiście na inną kwotę, to my w tym momencie uznajemy, że już środki trwałe w budowie, to konto zamykamy i jeżeli ta kwota tutaj jest zapisana jako 38 500, to albo ona może wynikać bezpośrednio jakby z tej kwoty, która tutaj może być zapisana w treści Waszego zadania, albo z rozliczenia tego, że jeżeli jej nie ma oczywiście, że łącznie na przykład koszty zostały poniesione na około 69 100, my łącznie dotychczas wydaliśmy środki trwałe w budowie do przeznaczenia na 30 600 i ta pozostała kwota może stanowić jakby różnicę tego, co my ponieśliśmy kosztów minus to, co już przenieśliśmy, lub też to może być ta kwota, która, tak jak mówiłam, może być wymieniona w treści zadania. Także jakaś część środków jeszcze może być nierozliczona, czyli koszty mogą nie być przeniesione już jeszcze bezpośrednio na koszty, na konto środki trwałe, ale co do zasady schemat, który ja tutaj Wam przedstawiłam, jest jak najbardziej poprawny i po prostu spróbujcie to zadanie rozwiązać jeszcze samodzielnie. Jeżeli gdzieś pojawią się wątpliwości, wstrzymajcie ten film jeszcze raz, zawsze można go włączyć i wtedy już wszystko powoli powinno się układać w głowie. Powodzenia!